Okej. Wczoraj się moi drodzy, czy mogę poprosić Was o chwilę uwagi, ponieważ teraz starym zwyczajem nauczycielskim zacznę mówić coraz ciszej, w nadziei, że wtedy zgramy proszę wszystko uwagę. A jeśli nie, to za chwilę zacznę wrzeszczeć. Dobra, moi drodzy, teraz troszkę przyspieszymy i troszkę będzie ostrzej, więc będzie też szybciej, tak, ale ja będę teraz więcej siedział i mówił, a wy będziecie patrzeć tutaj i robić mniej więcej to samo, bo musimy dojść do Pythona, w związku z powyższym muszę was szybciutko paru rzeczy nauczyć na temat Pythona. Kto zupełnie nie zna Pythona? Świetnie. Dobrze, okej. Czy ktoś widział moje okulary? Słuchajcie, na pulpicie macie taką ikonkę jak Python, iPython QT konsolę. To sobie uruchomimy. To się uruchamia, dajcie chwilę, to nie jest super rakieta, zwłaszcza na pendrive'ie. To jest interaktywna konsola Pythona. Ja to troszkę powiększę, żebyście lepiej widzieli tutaj góry. Tutaj możemy pisać polecenia, na przykład możemy napisać 2, dodać 2 i nacisnąć Enter. O, świetnie, 4. Możemy również napisać 2 dzielone na 3 i zobaczymy, że to 0. To już jest mniej ciekawe, nie? Ale słuchajcie, jeżeli zrobimy 2 dzielone przez 3.0, to już zobaczymy lepszy wynik. Tak działa Python. W każdym bądź razie wpisujemy tutaj polecenie jakieś tam i jak naciśniemy Enter, to on je od razu wykona. To jest ta najważniejsza cecha. To, co mówiłem wam już przy okazji Codesters, tutaj przećwiczymy sobie. Mianowicie tam tworzyliśmy jakieś obiekty, tutaj też będziemy tworzyli obiekty. Na przykład obiekt o nazwie słowo. Napiszę słowo i nacisnę klawisz Enter i on mi napisze name error, czyli jakiś błąd. Napisze mi name słowo, defined, czyli słowo nie zostało zdefiniowane. No to ja sobie słowo zdefiniuję, napiszę, że słowo to ma być, czyli równa się i w cudzysłowiu powiedzmy Adam Jurkiewicz. Wy możecie wpisać swoje imię i nazwisko i dać Enter. On wtedy nie zrobi nic, co znaczy, że nie ma błędu. Ale jak napiszemy sobie nasze słowo i naciśniemy Enter, to nam już powie, cóż ono znaczy i cóż ono jest. Tak. Stworzyliśmy obiekt słowo, można by powiedzieć, że stworzyliśmy zmienną, ale ja specjalnie używam słowa obiekt, ponieważ w Pythonie wszystko jest obiektem. I każda rzecz, która jest w Pythonie jest obiektem, nasze słowo również jest obiektem, a ponieważ jest obiektem, to mamy możliwe metody, które możemy użyć do tego obiektu. Ci z was, którzy uczą programowania w liceach i uczą programowania obiektowego, no to wiedzą, że tam jest kropeczka i coś tam, i coś tam. Tutaj również jest kropeczka. Mogę nacisnąć klawisz kropki i dać znak tabulatora. I wy też możecie to zrobić u siebie. Napisać swój obiekt, nacisnąć kropkę i nacisnąć klawisz tabulatora. I zobaczycie o dziwo, że wyskoczy wam wiele rzeczy, których żeście w ogóle nie zaprogramowali nijak. Python, tworząc obiekt tekstowy, od razu przypisał mu pewnego rodzaju metody, które mamy dostępne. A w tej konsoli, którą wam pokazuję, jest o tyle fajnie, że ona od razu to pokazuje, pozwala zobaczyć nam, co tam jest. I na przykład, jeżeli interesuje nas, jak zrobić ten napis
dużymi literami. Takie zadanie programistyczne. Jak zrobić duże litery z napisu? Tak? W języku C to trzeba by pobierać każdy znak, sprawdzać jego kod w tablicy ASCII, podmieniać na odpowiedni kod, który jest dużą literą. Oczywiście tutaj wystarczy, że napiszemy apel i naciśniemy Enter i już mamy nasz tekst z dużymi literami. W ogóle nie ma problemu. Z tego też tytułu zupełnie nie wiem, jak będzie wyglądała matura w Pythonie, bo rzeczy, które w C trzeba się napocić, tutaj robimy tak. Zmienią zadania. Zmienią zadania, ale jak one będą wyglądały, tego jeszcze nie wiem. Będą musieli tak, żeby i na C, i na Python? No tak. Będą, myślę, że zaczną zadania być bardziej trudne po prostu. W końcu. Ja wiem, a teraz były proste, nie? No nie, nie były proste niektóre. Niektóre wcale nie były proste, ale myślę, po prostu będą inne. Będą innego rodzaju, no będą musieli to zmienić, bo to, co jest teraz, to jest zbyt proste na Pythonu. Tylko czy mają taką świadomość? Myślę, że mają. Ok, wracając do naszego tutaj. Pokażę wam jeden znowu ciekawy chwyt. Piszę słowo, kropka. Piszę apfer, tak jak nasza metoda. I otwieram nawias i puszczam klawiaturę. I jak tak zrobicie, to zobaczycie też takie ładne okienko, dymek z opisem. Ta konsola, iPython QT konsolę, ma tą właściwość, że pozwala pokazać opisy, o ile są oczywiście dostępne dla danej metody, czy dla danej funkcji, czy dla obiektu, czy dla czegokolwiek. Bardzo często przydaje się to właśnie po to, żeby później pisząc kod programu, zobaczyć jak użyć czegoś tego czy owego. Też będziemy to robić. Trzeba otworzyć nawias i odjąć ręce od klawiatury, że tak wyrażę. No bo jak już zamkniemy ten nawias, to już nie będzie, jak jest Enter, to oczywiście nam się tutaj to objawiło. Kolejna rzecz ważna w Pythonie to, uwaga dla tych, kto zna język programowania C? Wiemy, że jest. Wiecie, że jest, dobrze. To ja wam powiem, że tablice w C muszą mieć elementy tego samego typu. Natomiast w Pythonie tablica potrafi być 2, 3, Adam, 4.5, kolejna tablica, która zawiera na przykład element słowo. Tak? I w ogóle nie ma najmniejszego problemu, Python łyka to jak leci. Mogę sobie zobaczyć, co nasza tablica zawiera, on nam pokaże. Mogę pokazać tablica od na przykład 3. To jest 4. A numerowana od 0 do 1? Od 0. W Pythonie wszystko numeruje się od 0. Mogę sobie zobaczyć tablica, kropka i zobaczyć, jakie mam do tego znowu metody. Count. I mogę sobie na przykład zliczyć, ile razy występuje dany element w tablicy. Znowu rzecz, która w C wymaga napisania algorytmu. Pętli. Tutaj jest po prostu metodą, która jest dostępna od razu, czy tego chcemy, czy nie. Nawet nie możemy powiedzieć Pythonowi, żeby nam tego nie udostępnił na potrzeby matury. To jest fajne moim zdaniem w Pythonie, bo wiele rzeczy można tu zrobić, nawet nie zastanawiając się, jak to się robi. Pętla. Jeżeli chcemy zrobić coś w pętli, to zazwyczaj składnia w pętli jest for, coś tam, do iluż tam, ewentualnie step coś. W Pythonie pętla wygląda troszkę inaczej, mianowicie po pierwsze for element na przykład L23, tak się będzie nazywał nasz element iterujący w pętli. Czyli to jest ta zmienna sterująca, tak? Tak, taka zmienna sterująca. In i tutaj
następuje jakaś tam tablica, na przykład elementów 2, 4, 3, 5, 6, 8, 34, Adam, 4, powiedzmy Beata, imię mojej małżonki, zamknę nawias kwadratowy, następnie dam znak dwukropka, co jest ważne, bo w Pythonie dwukropek mówi, że zacznie się blok kodu. Na przykład w C są to nawiasy klamrowe, w Pascalu są nawiasy zwykłe, w Pythonie blok kodu oznaczany jest wcięciem. Python nie używa żadnych znaków na blok kodu, tylko wcięcie. Jak teraz nacisnę Enter, to on mi zrobi to wcięcie automatycznie. Zauważcie, że ten kursor przesunął się w prawo. I teraz na przykład powiem print Ala ma kota, przecinek L23. Może tak tu zrobię spację, żeby było widać ładnie. O tak, L23, dam Enter. I jak dam kolejny raz Enter, to on mi wykona moją pętlę. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Jako L23 zostało podstawione każdy kolejny element z naszej tablicy. Przy czym te elementy, zauważcie, są czasami cyfrowe, czasami są to stringi. To dla Pythona nie ma żadnego znaczenia w ogóle. On to zrobi, tak czy inaczej. I ładnie nam to wszystko zrobi. Więc mamy pętlę, która za każdym razem dostaje kolejny element. Jeżeli potrzebujemy mieć po prostu listę elementów od 1 do x, to możemy sobie użyć takiego słowa kluczowego, czyli funkcji jak range. I range, range przyjmuje albo parametry sum stop i wtedy dostajemy listę liczb całkowitych, albo od start do stop przez krok i wtedy również dostajemy listę liczb całkowitych, więc możemy zrobić range od 5, tak, i otrzymamy tablicę od 0 do 4. Range od 1 do 5 da nam od 1 do 4. Range od na przykład 10 do 0 z krokiem minus 2 da nam 10, 8, 6, 4, 2. Więc pętla na przykład for i in range od, dajmy na to 10. I tutaj napiszemy sobie nasze print Adam równa się przecinek i. Tak, i w ten sposób mamy załatwioną najprostszą pętlę pod tytułem od 0 do 9, czyli 10 kolejnych elementów wypuszczonych. I zauważcie jedną ważną rzecz. Ta zmienna, czy też obiekt, który pojawia się tutaj, nie jest nigdzie deklarowany. Ja nie mówię, czy to ma być integer, czy to ma być string. Co więcej, tutaj to czasami jest integerem, a czasami stringiem, w zależności od tego, co dostanie. W Pythonie wszystkie zmienne, czyli obiekty, są niedeklaratywne i w ogóle do tego wszystkiego on potrafi sobie tym manewrować, więc możemy napisać program, gdzie nasz obiekt zmienna jest najpierw stringiem, za chwileczkę jest integerem, za chwileczkę jest realem, tudzież floatem w przypadku Pythona. W każdym bądź razie, to wymaga wiele od programisty. Bo to programista, tworząc kod programu, musi zadbać o to, żeby czasami tam się nie zdarzyło coś złego. Bo Python mu o to nie zadba, tylko co najszybciej się wywali z błędy. Nie ma tutaj kompilowania. Python jest językiem interpretowanym, czyli nie tworzymy programu wykonywalnego, tylko on się wykonuje na bieżąco. Tak, zupełnie na bieżąco. Przykład tego, jak wykonać program Pythona zupełnie na bieżąco. To sobie zwinę gdzieś na boczek i zobaczcie w menu programowanie. Będziecie mieli bPythona, Dr. Pythona oraz Genie. Jeszcze jest kilka iPythonów, jest Ninja IDE, jest PIDE, jest Cytext Editor, jest wiele różnych edytorów, ale nas będzie interesowało Genie. Gean. Uruchomcie sobie Genie, to Wam się powinno tak uruchomić. Polecam Genie
wszystkim, którzy uczą programowania na dowolnym języku programowania. Ponieważ jeśli wezmę plik nowy z szablonu, to zobaczycie, że tych szablonów on trochę posiada. Dla każdego coś dobrego, no chyba, że ktoś pisze w Fortranie lub też w Clipperze, tak jak ja, to wtedy niestety nie mam. Ale jest Java, jest C, jest C++, jest PHP, jest HTML, jest HTML 5. My weźmiemy main.py, czyli Pythonowy skrypt. Co jest ważne? Ważne jest to, że on wtedy wrzuca nam taki szkielet i koloruje składnie. Ale nie ma podpowiedzi, więc jest fajny do opisania zadań już na lekcjach, bo uczniowie mają kolorowanie składni, ale nie mogą zobaczyć podpowiedzi. Dlatego pokazałem wam tą konsolę Pythona, bo tam można zobaczyć podpowiedź do kodu. Tutaj jej nie można zobaczyć. Tutaj jeśli zdefiniuję sobie obiekt, na przykład imię i przypiszę mu Adam, to jak zrobię imię kropka, to dalej już nie ma nic, to nie jestem w stanie nacisnąć tabulatora i zobaczyć podpowiedzi. Tu jej nie zobaczę. Tu muszę zrobić tak i wtedy dopiero widzę, że jest coś takiego, ale nadal niewiele mogę zobaczyć w podpowiedzi. Więc to jest fajne. Dobra, no to teraz tak, to wszystko co się tutaj, to sobie skasujcie po prostu, bo to nam nie będzie potrzebne w tej chwili. Zostawimy tylko podstawę. Pierwsze dwie literki są, pierwsze dwie linie są krytyczne, bo to mówi już systemowi, że ma być użyty Python i kodowanie będzie w UTF-8, czyli z polskimi literami. Dalej jest informacja o licencji. Domyślnie Gini daje wszystkim naszym pracom licencję GPL. Chętnie każdemu wytłumaczę potem, co to jest licencja GPL, ale na tą chwilę powiem, uczcie uczniów, że takie licencje istnieją i warto swoją pracę zawsze udostępniać na GPL. Także wtedy każdy ma prawo zobaczyć ten kod, każdy ma prawo go zmodyfikować, każdy ma prawo go użyć. Tylko musi powiedzieć, kto go zrobił, ale również dać ten pierwotny kod. Więc to chroni autora, a jednocześnie daje wielkie pole manewru dla innych, żeby zobaczyli sobie, co autor miał na myśli. Ok, no i tutaj zrobimy to, co robiliśmy przed chwilą w tej UT konsoli, czyli zdefiniujemy sobie obiekt, nazwiemy go imię, przypiszemy mu, powiedzmy, każdy niech napisze swoje imię. I tutaj dajmy print imię, kropka, upper, tak, dwa polecenia, następnie można uruchomić to tym kółeczkiem, uruchamia lub włącza podgląd bieżącego pliku, on wtedy zapyta się o nazwę, można go jakoś tam nazwać, żeby go zapisać. Proszę wybrać katalog poniżej, dobra, no to bierzemy uczeń, ten nasz, wtedy robimy zapisz. Okay. I on nam się uruchomi. Zobaczcie, wypisał to, co każemy mu, czyli z dużymi literami naszą zmienną, nasz obiekt. Na końcu napisał, że program zakończył się z kodem 0, czyli poprawne wykonanie. Naciśnij Enter, aby kontynuować. Jak naciśniemy Enter, to nam się to okienko zamknie. To jest po prostu okienko wyjściowe terminala, bo standardowo wszystkie programy są uruchamiane w takiej konsoli tekstowej, zresztą tak samo jak Visual Studio Microsoftu, jeśli macie z nim do czynienia. Tak, to o ile nie wybierzemy do jakiegoś programu graficznego, to on się uruchamia w konsoli tekstowej. No, to jest taka bardzo, bardzo szybka podstawa Pythona, którą musimy wiedzieć, żeby móc sobie programować to Pythonem. Ponieważ będziemy musieli dobrać się do naszej płytki, tak jak wczoraj dobieraliśmy się Snapem, to dzisiaj Pythonem. Na swoim pulpicie macie katalog Python.
Właśnie wczoraj ktoś mi się zapytał, czy tego obrazka, który wyświetlałem, nie można by mieć na pulpicie. Ja powiedziałem, że to dobry pomysł, tylko zdałem sobie sprawę później, że ja już to zrobiłem. W tym Pythonie znajdziecie coś takiego jak filmata. I w tej filmacie znajdziecie ten obrazek z wczoraj. Najpierw nauczymy się sterować tymi trzema diodami, tak jak wczoraj. Otóż, mam nadzieję, że macie tam te swoje płytki z tymi trzema diodami, tak jak wczoraj. Ci, którzy nie mają, to muszą albo rozejrzeć się, gdzie takowa leży i chwycić. Tutaj leży, jakby ktoś chciał. Tutaj jest. Po prostu skorzystajmy z czegoś, co już jest, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Podłączcie płytę do komputera. Jak już podłączycie tą płytkę do komputera, to potem tutaj jest taki skrypt oznaczony logo Pythona, firmata podkreślenie 00.pytek. Trzeba kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i otworzyć za pomocą Genie. Bo jak widzicie, tu mamy różne możliwości, ale nas będzie interesowało Genie. Ten kod został tak przygotowany, że importuje on moduł PyFirmata, tworzy obiekt o nazwie płytka, który jest obiektem typu Arduino do portu TTY USB 0. To jest taki port, na którym domyślnie jest widoczna płytka, ta, którą ja zawsze wożę ze sobą. Następnie mamy definicję, czyli słowo kluczowe DET. Coś, czego jeszcze Wam nie mówiłem, po prostu pokażę teraz na kodzie. To jest definicja funkcji. Funkcja nazywa się mrugaj dioda. Zawiera jeden parametr ID. Później następuje znowu kropek. I mamy tak, płytka.digital od ID write 0, czyli zgaś. Sleep, poczekaj 0,3 sekundy. Zapal, czyli wystaw jedynkę, poczekaj 0,8 sekundy, zgaś. Czyli mrugnij de facto. Więc potem mamy definicję funkcji main, która zawiera pętlę while. While true, czyli dopóki prawdą jest prawda. Zawsze. W związku z powyższym nieskończona pętla. Mrugaj diodą 12, 12 i 12. Tak? Pamiętacie wczoraj, do jakich portów przypinaliśmy nasze diody? Pamiętam. 10, 11, 12. No zmodyfikujcie sobie, zobaczcie, czy to Wam zadziała. Uruchomcie. U mnie się nie uruchomi, ponieważ nie mam podłączonej płytki w ogóle, więc wyskoczył mi z kosmicznymi błędami. Właściwie ważny jest tylko ten, nosać, file or directory. Działa. Działa, prawda? Proste. O ile ktoś wcześniej... Miga jeden, bo to 12. Nie, no tak powinno migać. Nie, słuchajcie, no zróbcie sobie, zróbcie sobie jak chcecie, tak? Ja nie zmieniłam po prostu. No tak, jak nie zmieniłam, to w ten sposób można się odwoływać do płytki. Słuchajcie, teraz parę takich informacji technicznych, które mogą Wam być przydatne na przyszłość. W momencie, kiedy podpinacie płytkę do komputera, to nie wiecie, na jakim porcie ten komputer ją widzi.
Bo na przykład na moim laptopie płytka nie jest widoczna jako TTY USB 0, tylko TTY USB 1, bo na USB 0 mam wewnętrzny model GSM-owy, który mam na stałe wbudowany w płytę główną i nie mogę nic z nim zrobić. Więc warto wiedzieć, jak sprawdzić, gdzie jest płytka. O tak. Ja zrobię teraz taki manewr. Wypnę na chwileczkę klawiaturę. Podepnę płytkę jakąś i pokażę Wam, jak to sprawdzić. Bo w momencie, kiedy podpinam płytkę, to poza tym, że ona zaczyna mrugać, to w komputerze nic się nie dzieje. Ale jeśli weźmiecie menu i wpiszecie dziennik, to nawet nie trzeba wiele, bo to już jedyną możliwością będą dzienniki systemowe. Dzienniki systemowe to jest takie miejsce, które pokazuje wszystkie komunikaty systemu operacyjnego. To, że nie można otworzyć plików, zamknijcie, że tak wyrażę, można to zupełnie zignorować. Tutaj są wszystkie komunikaty bardzo różne, dziwne, natomiast jak zjedziemy sobie na sam dół, sam zupełnie dół, to zobaczymy informacje o tym, co nas interesuje. Mianowicie, on pokazuje, co się właśnie wydarzyło w systemie. Ponieważ właśnie wetknęliśmy płytkę, to te komunikaty będą raczej dotyczyły się tej płytki. No i tutaj jest informacja, że mamy nowe urządzenie USB. To nie jest MTP device, czyli nie jest to aparat fotograficzny, tylko zostało zarejestrowane jako USB serial i New Interface Driver CH341, to jest sterownik użyty do tego chipsetu. Konwerter został znaleziony i został podłączony jako TTY USB 0. Stąd wiemy, że to jest DEV TTY USB 0. Gdybyśmy mieli Macintosha tutaj, to byłoby to DEV TTY ACRF, coś tam jeszcze, jakaś dziwna nazwa, równie długa. Natomiast w Windowsach nie byłoby nic, dopóki nie wgralibyśmy w ogóle do systemu sterowników specyficznych, o których musimy wiedzieć, czy obsługują dane chipset. Wniosek jest prosty, Windows jest najgorszym systemem, jeśli można mówić o zabawie takimi rzeczami jak układy zewnętrzne. Niestety. Dużo lepszy jest Mac i Linux. Ale i w Macu i w Linuxie trzeba sobie przejrzeć te dzienniki systemowe, bo inaczej się nie dowierzy. Więc TTY USB 0, stąd wiemy, że w naszym kodzie tutaj jako parametr musimy podać DEV TTY USB 0. A teraz pytanie moje do Was skierowane, na które nie będę oczekiwał odpowiedzi, tylko udzielę jej sobie zaraz sam, nie przejmujcie się, jest następujące. Skąd w ogóle wiemy, że za tym Arduino trzeba podać taki DEV? Otóż, zaznaczę sobie tą linijkę. Zrobię kontrol kopy. Brakuje mi jeszcze jednego USB tutaj w tym komputerze. Nie ma czterech, żeby przypadek w tych laptopach. Szkoda. Dobra. Wrócę do iPad o tę konsolę. Wykonam to polecenie. From PyFilmata import gwiazdkę. I powiem Wam, co to w ogóle oznacza. To oznacza dla Pythona, naucz się możliwości, jakie daje Ci moduł PyFilmata. Python ma taką funkcjonalność, która się nazywa importowanie modułów, ponieważ on sam sobie jest bardzo głupi, ale większa część rzeczy, które są dostępne dla niego, to są moduły. I moduły służą do wielu różnych możliwości. W każdym bądź razie jest moduł, który się nazywa PyFilmata. PyFilmata potrafi rozmawiać z tymi płytkami, o ile tutaj jest wgrana firmata jeszcze do tego. Tu Andrzej, odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego nie mogłeś skomunikować się z płytką, ponieważ Twoja płytka nie ma PyFilmata. Jak sprawić, żeby płytka miała PyFilmatę? To tak na przyszłość. Pokażę Wam szybciutko tylko i dosyć krótko. Mianowicie,
Jest takie oprogramowanie, które nazywa się Arduino IDE. Ono jest dostępne na tym free desktopie moim, ale można je też pobrać z internetu. I w momencie, kiedy uruchomimy sobie to oprogramowanie, to jest Java, więc to też nie jest zbyt szybkie, to musimy w prawym dolnym rogu zobaczymy, że widzimy Arduino Genuino Uno na COM1. To jest Windowsowy zapis. Ponieważ nie mam Windowsa, to muszę wybrać port, narzędzia. Wybieram sobie port i mam oczywiście moje USB 0, więc sobie to wybieram. I pliki, przykłady, tutaj są przykłady tego kodu dla Arduino w C. Jest coś takiego jak firmata. O! Jest coś takiego jak standard firmata. I ów standard firmata to jest przykładowy kod napisany już w języku C, który należy wgrać do naszej płytki, żeby ona potrafiła się komunikować z komputerem, ze Snapem lub też z Pythonem, właśnie wykorzystując protokół PyFirmat. To jest taki protokół wymiany danych. Wybieramy sobie wgraj, on sobie to skompiluje. Za chwilę napiszę wgrywanie. Tutaj zacznie mrugać. Ładowanie zakończone i w tym momencie mamy płytkę gotową na współpracę lub czy też ze Snapem, czy też z Pythonem przez moduł PyFirmata. Dla tych, którzy chcą, to w tym katalogu, gdzie jest firmata, jest Python firmata, taki dokument tekstowy, krótki, gdzie wrzuciłem trochę opisu, jak to działa, jeszcze do tego wszystkiego z jakimś linkiem do ciekawych rzeczy i prostym kodem, jak to zrobić. No dobra, to tak, PyFirmatę mamy wgraną w iPython QT konsolę, mamy tutaj tą PyFirmatę wciągniętą. Możemy sobie utworzyć obiekt o nazwie, powiedzmy, płytka, przypisz i teraz jak napiszę PyFirmata i dam tabulator, to on mi wypisze oczywiście wszystko, co tam jest. Ale tutaj nie ma sensu tego przeszukiwać. Warto pamiętać, że po prostu piszemy Arduino z dużej A, otwieramy nawias, no i mamy opis. No i tutaj w tym opisie niestety wiele również nie ma, bo jak widzicie, jest tylko informacja o tym, że mają być argumenty z gwiazdką bądź kwargs z dwoma gwiazdkami. Nie będę się wgłębiał w tej chwili, co znaczy jedno i drugie. W każdym bądź razie, jeśli zobaczylibyście sobie w dokumentacji do tego modułu, gdzieś tam na stronach, dlatego ja daję te informacje, żeby to było, że tutaj należy napisać, w cudzysłowie, ścieżkę dostępu DevTTY-USB0 do naszego modułu. I jak naciśniemy Enter, to on powinien po chwili zrobić, że jest OK. Bo gdybym zrobił tutaj coś, co nie istnieje, na przykład jedyneczka i spróbował dać Enter, no to szybko się dowiem, że coś jest nie halo. On napisał, że could not open port, no such file or directory, nie ma takiego pliku ani katalogu, po prostu to nie istnieje. No więc USB 0. I to chwilę trwa, ale w tym momencie nasz obiekt płytka dysponuje już różnymi metodami, które możemy użyć do tego, żeby coś z nią robić. Mam pytanie. Za szybko? Za dużo? Nie. To, że to zna, to na pewno nie za szybko. Wolniej? Jeszcze raz, powoli? Dużo szczegółów. Ja wiem, że dużo szczegółów. Tylko jest to, tam pan tutaj nie wybiera rodzaju płytki. Czy to nie ma znaczenia? Czy to tam mega, czy uno, czy mini? Trzeba by zobaczyć w dokumentacji. Wiem, że z UNO na pewno działa. Z Mega, według tego, co czytałem, to działa na niektórych portach.
bo tak naprawdę trzeba by też zobaczyć w to miejsce, gdzie tu była zamknąłem tą firmatę, tak? Przykłady firmata, standard, tak? Nie, to jest serwo, dobra. Wszystko jedno. W tych firmatach tam na pewno jest zdefiniowane, co jest obsługiwane. Trzeba by się w to zagłębić. Może być taka sytuacja, że dla specyficznych płytek należałoby zmodyfikować to, co się wygrywa na płytkę, żeby to sensownie dopiero działało z Pythonem. Dlatego ja używam Uno, bo wiem przynajmniej, że wszystko jest obsługiwane jak leci. No dobra. Moi drodzy, to teraz tak. Mamy te minimalne podstawy, czyli mamy kod tutaj, który potrafi nam działać z płytką, to teraz będę chciał i tutaj niestety parę rzeczy wam pokażę i będę chciał, żebyście to zrobili. Dołożymy do naszej płytki fotorezystor. Fotorezystor to jest coś takiego, co reaguje na oświetlenie. To znaczy będziemy w stanie zobaczyć, jak, czy jest jasno, czy jest ciemno. I tu. Ok, dobra. Tutaj mam gotowy już. To jest tu. Tu. Ok, i to. Pełne ekran. Tutaj mam gotowy schemat, jak połączyć fotorezystor, żeby on był dla nas sprawny. Przede wszystkim odepnijcie płytki od komputerów z USB, żeby generalnie były bez napięcia, bo najbezpieczniej mimo wszystko, mimo tego, że jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby coś wybuchło, ale tak dla bezpieczeństwa lepiej jednak podłączać już tego rodzaju elementy bez prądu. Tutaj jest fotorezystor i jest opornik. Znajdziecie woreczka takich malutkich gdzieś tam obok siebie. Opornik i fotorezystor. Fotorezystor to jest takie cóż na dwóch długich nóżkach, co od góry ma taki ślaczek. Teraz, moi drodzy, jak to należy podłączyć, żeby było sensownie? Mianowicie, po pierwsze, fotorezystor dwoma nóżkami do jakichś tam dziurek. Obojętnie do których. Ważne jest, żeby w tym rządku, gdzie podłączymy jedną z nóżek fotorezystora, to również podłączyć jedną z nóżek opornika, żeby to stanowiło takie przejście. Dziękuję serdecznie. I obojętnie na jaką szerokość? Obojętnie na jaką szerokość. Byle jedna z nóżek fotorezystora była na tym samym poziomie, co jedna z nóżek opornika. Słuchajcie, mamy fotorezystor i połączony z opornikiem. Druga nóżka tego opornika leci sobie kabelkiem do tego niebieskiego rządka, gdzie mamy masę. A do pierwszego rządku, gdzie mamy podłączoną pierwszą nóżkę naszego fotorezystora, należy doprowadzić, uwaga, czerwonym drucikiem, plus 5 V, które znajduje się po drugiej stronie Arduino.
Uważajcie, bo tutaj obok jest 3,3 V, potrzebujemy 5, żeby to zechciało nam działać. Ale tamto diody mamy zamontować, tak? Nie, te diody mogą sobie zostać, nie ma znaczenia. Kabelki, można dostać kabelki. Kabelki? Oczywiście. No moje są jakieś pobrakowane. Nie, no po prostu... Oczywiście kolor nie ma znaczenia, przypominam. Chodzi tylko o to, aby były druciki. Wiem, ciepło. Może być tam. Dobra, dzięki. Ona jeszcze z drucików taki dłuższy. Już. Drucików u nas ci pod dostatkiem. Ten żółty idzie tutaj w analogu na 5. Zrobimy sobie A5, żeby każdy miał tak samo. Napięcie, które jest plus 5 V, będzie przychodziło na pierwszą nóżkę fotorezystora, będzie uciekało do masy drugą nóżką opornika, a po środku, gdzie mamy zetknięcie jednej nóżki opornika z jedną nóżką fotorezystora, mamy wyprowadzenie do analog in, czyli czytnika analogowego, i tam będziemy zbierać wartość naszego światła. Ten najwyższy, a żebyśmy mieli wszyscy tak samo. Jak już będziecie mieli te wszystkie schematy, znaczy porobione kabelki, to powiedzcie mi, to przeskoczę do najpierw Snapa, a potem pójdziemy do Pythona. Więc Snap jest prostszy i lepszy, bo to... No, w Snapie fajnie jest. Bo jest tam szybko, wiem. Szybko. I ten, to tak, i nas, zaczyna się od podstawy, tak jak się mózgą pracy, że ostatnio spokojnie te Snapy mogą... Tak. Bo tutaj to nie, to absolutnie. A czy siódma, ósma klasa moim zdaniem? Przepraszam, mówię to na podstawie doświadczeń własnych, ponieważ z tymi wiekowo dzieciakami robiłem Pythona z Minecraftem i dawali radę, więc nikt mi nie powie, że oni nie dadzą sobie rady. Tak, no to może być... To tak, no, to trzeba tak kombinować, bo to jak się weźmie na przykład grupy, na przykład na zajęcia gdzieś tam, powiedzmy takie rozwijające, to my możemy sobie selekcjonować. Tak. Wy przyjdziecie później, wy przyjdziecie wcześniej i będzie super, nie?
A jak jest klasy, to niekoniecznie. Także do klasy to myślę, że Codesters jest idealny, bo tam Codesters, to co pokazywałem, ten Python z tymi duszkami takimi, nie wiem, czy nie było, było ciebie, Karol, to było dzisiaj wcześniej. To tam myślę, że to jest takie... Okej. Okay. Słuchajcie, czy mogę przeskoczyć do Snapa? Tak. Dobra, to opiszamy to. I lecimy do naszego Snapa. A, to żebym odpiął tylko płytkę. Okej. W Snapie oczywiście wybieramy nasze Arduino i połącz Arduino. I teraz, co trzeba zrobić, żeby odczytać wartość czujnika analogowego? Musimy utworzyć zmienną, bo wartości z czujników trzeba wczytywać do zmiennych, więc idziemy sobie w dane, robimy stwórz zmienną, nazwijmy ją niebo światło. A połączenie to jest Arduino. Już moment. Jeszcze raz poproszę. Tam masz. Jest taka sekcja Arduino. Ja wiem, no. Tam jest connect Arduino. Ale nie musi to być. No po chwili powinien napisać heavy prototyping. A masz podłączoną płytkę fizycznie? Przepraszam. To zamknij te Pythonowe wszystkie rzeczy. Na wszelki wypadek. I dopiero wtedy jeszcze raz uruchom Snapa i jeszcze raz zrób connect Arduino. Tak? Mamy? Dla wszystkich duszków. Dla wszystkich duszków, tak, to najprościej. I teraz mamy światło, ono teraz wynosi 0. Jak wrócimy sobie w tych danych, to mamy ustaw coś tam na. To sobie wsuwamy do naszego kodu, robimy ustaw światło i na owo na to wybieramy z Arduino analog reading i wybieramy nasz numerek 5, czyli A5, tak? To było A5, co żeśmy podłączyli, więc wybieramy sobie 5 i nasz analog reading wsuwamy w miejsce cyfry. Już moment, podchodzę. Gdzie? Gdzie mam podejść? No, musicie pokazać. A, okej. Okay. Nawet innym mi nic nie mówi. Już dzisiaj. Wybaczcie. I teraz, żeby jeszcze nasz wynik był cały czas odświeżany, to musimy sobie wybrać z kontroli pętlę i kiedy kliknięto zieloną flagę. I zrobić, żeby zawsze po prostu on ustawiał tą zmienną i w tym momencie w pętli będzie non-stop szczytywał. O, uruchomiłem i u mnie światło wynosi 7. Jest nieźle. Spróbuję zrobić, żeby było jaśniej. A to on w tym świetle pisze tutaj tak 145. No to tak, tak. Tutaj, w tym miejscu, będzie Wam wypisywał. Ja mam 0. A, no możesz mieć 0. Może masz nie podłączone. Nie, nie. Gdyby było nie podłączone, raczej byłby inny efekt, ale zaraz zobaczymy. Tak, jest. 3, tak? 5, 12. Słuchajcie. Jest ciemno, to po pierwsze. Po drugie, opornik. Plus 5 V, które szybciutko Wam pokażę, dlaczego mamy różne wyniki. Plus 5 V, które wchodzi tutaj, gdybyśmy po prostu odczytali tutaj plus 5 V, to byłoby wartość 1023. Koniec. Arduino ma to do siebie, że plus oznacza 1023, 0 oznacza 0. W tym zakresie on oddaje wyniki. Ale
on zbiera część prądu opornikiem, więc jak jest większy opornik, to więcej prądu zeżre. Ponieważ wasze oporniki są różne, to każdy może mieć inne wyniki. Dodatkowo, jeden siedzi tam, gdzie jest jaśniej, drugi siedzi tam, gdzie jest ciemniej. Więc stąd są różne wyniki. Na pewno wynik nie będzie większy niż 1023. Ja mam po prostu mocno na tak. Ja tutaj mam 1023. Tak, masz cały czas 1023? To spróbuj z kolei zakryć. Jeżeli jest cały czas 1023, to znaczy, że opornik w ogóle nie zbiera nic. A to nie, to trzeba zakryć. To lekko spada. Lekko? Na 800 parę też spada. To jest ok, tylko że po prostu z kolei jest bardzo mały opornik i on daje duże efekty. Spróbuj zakryć. Zobacz, czy wtedy będzie mniej. Nie ma strony. Nie ma strony. Nie ma. Nie wiem, co tam. Nie ma strony? Nie. Się czepisz tam. O, nie, to jest jeszcze. Ale jak zgadzać. To co tam będzie? Cały metr w świecie ciągle daje wysokie napięcie, tak czy inaczej. Tutaj dobrą rzeczą, przynajmniej w stosunku do uczniów, jest powiedzenie, słuchajcie, to teraz możemy nauczyć się, jak sprawdzić, czy opornik, który mamy, jest duży, czy jest mały. Tak? Ja oczywiście na co dzień nie wiem tego, nie jestem w stanie i nawet nie chcę się tego uczyć, ale możemy na przykład sprawdzić kolory opornika, tak? Tak? I możemy sobie zrobić w tym momencie fajną zabawę, która też mówi nam o tym, jak zakodowywać informacje. Żeby nauczyć uczniów, że informacja o wartości rezystancji opornika jest zapisana w postaci kolorowych pasków i one mają jakieś swoje znaczenie. Właściwie jest materiał na pół lekcji, jakby ktoś chciał. Ale można też dać uczniom spokojnie zadanie domowe pod tytułem: w domu zobaczcie, sprawdźcie, pokażcie, przyjdźcie na kolejną lekcję, omówimy to. Ja wiem, że mnie się tu tak łatwo mówi. Kiedyś to było, nie? A dzisiaj po koloru jedy fala. Sławetne. Odczytywanie rezystancji. Tak, to było. A nie Karolu. I moim zdaniem do tego warto wrócić, tak na dobrą sprawę. Znaczy, trzeba uczyć się tego drugiego przedmiotu, wtedy można wypróbować sobie. Nie, myślę, że to fajnie, bo trzeba było zdobyć zostawić. Tylko, że nie ma, chyba, że są pana na stronie takie projekty już gotowe, żeby na przykład coś polepić. Jaki ona że teraz zrobiła? Story, nie? Pokora story, nie? Kurwa story. To jest prawda w środku C napisane. No właśnie, bo to najlepiej było jeszcze do tego. No, ja rozumiem, że najlepiej byłoby, żebym zrobił screeny do wszystkiego po kolei, co chciałem przesunąć. Ale ja po to właśnie jeżdżę i pokazuję tego rodzaju zabawę, żeby pokazać wam te podstawy, bo tak naprawdę, jeżeli wiecie, który przycisk do czego służy, to jest wszystko, co trzeba wiedzieć w tym znaku. Tak potem jest tylko kwestia tego, żeby wymyśleć sobie, co możemy się nauczyć, z jakim czujnikiem. Ja będę opisywał różnego rodzaju czujniki, nawet sobie zakupię taką paczkę różnych czujników i będę to robił. Na tą chwilę to, co mam w tych materiałach, które zresztą siedzi tutaj recenzent. O, chłopaki, a tam u was się coś spajczyło? A, wypożycz z tego. No, 220 podłożyliśmy do tak. A, okej, okay, dobra. Dobra. Nie, było. Nie, nie, to dobrze. Ale nie podłożę, czy unikam. Ale zajęci są. Okej. Dobra, to.